Dzisiaj chcę wrócić do bardzo istotnej, bardzo ważnej rzeczy. Wydawałoby się podstawowej, ale na tym polu ciągle są zmagania i walki, którą prowadzi każdy z nas. To dotyczy nie tylko modlitwy. Powiecie, że nie zawsze łatwo jest modlić się. I jeżeli jest koncert. Jest coś atrakcyjnego, no to chrześcijanie łatwo, że tak powiem, chcą uczestniczyć. Ale gdy jest modlitwa, to jest zupełnie inaczej. Bo to wymaga wysiłku, to wymaga poświęcenia siebie. Ale ja dzisiaj nie o modlitwie chcę mówić. Mówię, jest inna dziedzina, która także, której powinniśmy się przypatrzeć. Przypomnieć, zachęcić się przez Boże Słowo. W Ewangelii Marka w czwartym rozdziale czytamy takie słowa: Od trzeciego wiersza: Słuchajcie: Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę, i przyleciało ptactwo, i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi. I szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce zostało spieczone, a że nie miało korzenia usło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły jej, i owocu nie wydało. Inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I mówił, Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I rzekł im: Nie rozumiecie trzynasty wiersz tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą Słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają sobie korzenia, <laughs> lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla Słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli Słowo, ale troski tego wieku. I łuda Boga i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stukrotny. Tak się zastanawiałem w Biblii, w tym tłumaczeniu brytyjskiego wydania, to jest napisany taki nagłówek, dodatek, podobieństwo o Ale kiedy czytam tą historię, to mam wątpliwości, czy to jest podobieństwo osiewcy. Może to jest podobieństwo o ziarnie? A może nie? Może to jest podobieństwo o glebie, którą jest twoje i moje serce. Które jest serce każdego słuchacza. <laughs> ja skłaniałbym się ku temu, dlatego że cały nacisk położony jest na glebę, na słuchacza, na człowieka, który słucha dobrej nowiny, który różnie reaguje na słowa Jezusa Chrystusa, słowa Ewangelii, słowo, słowa Boże. Inaczej mówiąc, Jezus nie zostawia nam tutaj żadnej furtki ucieczki, tym, którzy słuchają słowo. Każdy kto słucha zwiastowanej Ewangelii zwiastowanego Bożego Słowa, w tym momencie bierze na siebie odpowiedzialność za to, co słyszy. Odpowiedzialność za to, co zrobi ze słowem Pana, które zostaje do niego skierowane? I muszę Wam powiedzieć, nie da się uciec. Albo będę słuchał tego słowa i pójdę za nim, albo go odrzucę. W każdym razie jestem skonfrontowany. Oto słowo Pana jest skierowane, a ja muszę odpowiedzieć samemu Panu. Słowo, które tutaj czytaliśmy, jest takim podobieństwem, które jest lustrem dla ciebie i dla mnie. Lustrem odnośnie tego, jak słucham, czy w ogóle słucham, jak reaguję na słowo. Kto ma uszy, tak mówi Jezus w dziewiątym wierszu, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I zwróćcie uwagę, że za każdym razem jest napisane, że ci, którzy słyszeli słowo, słyszeli słowo. A więc, kiedy przekazywane jest słowo, to Jezus wzywa każdego z nas, nadstaw uważnie swoich uszu na słowo Pana. Nigdy nie pozwól sobie lekko traktować słowa, które jest zwiastowane, czy które czytasz. Nigdy nie pozwól sobie na to, że słowo Boże będzie dla ciebie jak coś pośredniego, jak coś takiego zwyczajnego, jak każda inna rzecz. To dlatego tu jesteśmy, aby nic nas nie rozpraszało. Abyśmy mieli nastawione uszy, moje ucho, na słowo Pana. Bo od tego zależy Twoje i moje życie. Bo od tego zależy Twoje i moje powodzenie, jak ja słucham słowa Pana. Jezus, kiedy uczniowie usłyszeli to podobieństwo, podobieństwo, które jest podobieństwem o Królestwie Bożym, jednym z podobieństw o Królestwie Bożym. Jest zdumiony, że uczniowie nie łapią, nie rozumieją. Wyjaśni nam to podobieństwo, o co to chodzi. I wtedy Jezus jest zdumiony. Jakże nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże zrozumiecie wszystkie inne? Czyli według słów Pana Jezusa okazuje się, że podobieństwo o czworakiej Roli o czworakiej glebie jest jakby takim kluczem do zrozumienia wszystkich innych proroctw. Czy słowa, które Bóg kieruje do nas? I to by się zgadzało. Bo jeżeli ja przyjmuję słowo, które Pan kieruje do mnie o zbawieniu i kiedy daje się uratować, zbawić przez wiarę, to w tym momencie staje się nowym stworzeniem, które zaczyna rozumieć, rzeczy z ducha rzeczy Boże Czy mam dzisiaj uszy aby słyszeć Pana Kaznodzieja jest ważny ale nie najważniejszy Ważne jest słowo które jest zwiastowane Ważny jest Pan który jest zwiastowany Punkt ciężkości tym podobieństwie o jest położony na słowo Pana i na słuchaczy. Moi drodzy, słowa Pana, Jezus powiedział, słowa, które do Was mówię, są duchem i życiem. One przynoszą życie duchowe do serca każdego, który ma otwarte serce. To słowo Boga stwarza. To słowo Boże daje życie, to słowo Boże pokazuje prawdę, to słowo Boże oświeca, wskazuje drogę. Nawet jest napisane, uzdrawia, podnosi, kruszy twarde serca. Halleluja! A więc tak wiele rzeczy, których jeszcze nawet tutaj nie wymieniłem, ale te, które wymieniłem, są tak wielkie. Że ja muszę nastawić uważnie uszu, bo głoszone jest, zwiastowane jest słowo Pana. To jest szczególny czas, gdzie ja poświęciłem, aby słyszeć Pana, Jego słowo. Nawet kiedy ono jest tutaj przeczytane, nawet kiedy tylko niewiele słów jest dodanych, komentarza. To jest głoszone słowo Pana. Ja nie mogę w tym samym czasie, kiedy głoszone jest słowo Pana, być zajęty czymś innym, innymi rzeczami zaabsorbowanej. Bo przyszedłem właśnie po to, aby tutaj słuchać, co mówi Pan. I od tego może zależeć moje życie. Moje życie. Pewien młody człowiek przyjechał na zgromadzenie. Albo inaczej podjechał na motorze z innymi kolegami, pod nami, o którym było ogłoszone słowo. Słowo, które wzywało go do opamiętania, do zmiany. Ale wraz ze swoimi kolegami na tych motorach, tylko wiecie, dodali gazu, pośmiali się i pojechali. Ale on już nie wrócił do domu. Zginął w drodze. Rozpędzony na swoim motorze. To były ostatnie chwile jego życia. I oto pan głośno mówił, i oto pan przemawiał, i oto pan wzywał, a on zignorował pana jego słowo. Biblia mówi, posyła słowo do tych, którzy słuchają i uzdrawia ich. Posyła słowo i podnosi ich. Posyła słowo i rozprasza ciemności, i pokazuje drogę. Dlatego Izajasz mówi, że panu podobają się ci, którzy drżą na jego słowo, czyli mają taką, taki respekt, taki szacunek dla zwiastowanego Bożego Słowa. Jest niesamowicie ważne. Czas, który Bóg tu nam daje, to nie jest czas na coś innego. To jest czas, aby tutaj być, aby nastawić się na słuchanie słowa. Amen. Dlatego Kaznodzieja mówi: Gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. I tam i Salomon mówi takie słowa, bo to jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie, skupienie, zastanowienie się, Boże, co chcesz mi dzisiaj powiedzieć, jest lepsze, niż gdybyś coś w tym czasie innego robił, czemuś innemu się poświęcał. Bo Pan przecież posyła Słowo. I ja nie mogę tego zlekceważyć, bo to jest czas, który Bóg mi daje, abym słyszał Słowo. Czytajcie Psalm 119, ten najkrótszy psalm. Wiecie, on jest genialny. Tak dużo wierszy tam jest, ale co chwila ten, który napisał ten psalm, mówi: Ja tęsknię za Twoim słowem. Ja przylgnąłem do Twojego słowa. Ja rozkoszuję się Twoim słowem. O jakże kocham Twoje ustawy, Boże. I w pewnym momencie pisze coś, co jest nie do pogodzenia. Ono jest cenniejsze niż sztaby złota i srebra. Gdybyś miał zabrać na bezludną wyspę jedną książkę, co byś wziął? Niektórzy Juliusza Werne, inni może owinę tu. Co byś wziął? Ale jest księga, która nigdy, nigdy nie doprowadzi cię do znudzenia. Księga, która Otwiera nam niebo i możemy widzieć to co jest tam w górze i co Bóg czyni tutaj na dole. Dlatego psalmista jest zakochany w słowie. Przylgnij do słowa, bracie, siostro. Przylgnijmy do słowa, które Bóg posyła, które jest siane, a diabeł zrobi wszystko, żeby to słowo nie zamieszkało w nas, nie zakorzeniło się w nas, żebyśmy zastanawiali się zaraz, zaraz, o czym, o czym to on mówił, o czym to ja czytałem. Film potrafię opowiedzieć, ale kazanie, no chyba, że kaznodzieja dzisiaj tak mówił, że i tutaj. Próbujemy to jakoś tak przedstawić, ale Słowo jest Słowem. I dla tych, którzy mają nastawione, jak, jak ptak malutki w gnieździe, te dziobki rozwiera, to tam Pan Bóg, Duch Święty, jest w stanie włożyć swój pokarm życia. Dla głodnych, dla spragnionych, dla otwartych, jako nowonarodzone niemowlęta, tak pisze Piotr w swoim pierwszym liście, który rozważamy w czwartki. Zapragnijcie czego? Niesfałszowanego duchowego mleka słowa, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Zwróćcie uwagę, pismo mówi: Jestem zbawiony, ale jestem też cały czas w procesie zbawienia. Aż w końcu będę zbawiony, kiedy Jezus przyjdzie i będę przemieniony, i moje ciało dozna przemiany na podobne ciało uwielbione Jezusa Chrystusa. Wtedy dopełni się nasze zbawienie. Zapragnijcie. Pragnijcie usilnie, zróbcie wszystko, aby to słowo Pana było słyszane. Było zrozumiane, było czynione w moim życiu. Paweł pisze tak do młodego Tymoteusza, ponieważ od dzieciństwa znasz pisma, które cię mogą, mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Nie muszą, mogą, bo przecież to ty i ja albo właściwie, albo niewłaściwie reagujemy na słowo. A do młodych ludzi pisze tak, apostoł Jan: Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni. Dlaczego są mocni? Oni już nie są baby, oni już nie są, wiecie, jak niemowlęta karmionym lekiem oni już są młodzieńcami, już dojrzeli trochę, już mają twardszy pokarm. Jesteście mocni i słowo Boże mieszka w Was. I zwyciężyliście złego, jesteście w stanie już toczyć dobrą, duchową walkę. Jeżeli ktoś uważa się za wierzącego, za chrześcijanina, a nie karmi się mlekiem słowa, nie przeżyjesz. Inaczej mówiąc, prosisz się o zwiedzenie w swoim życiu. Jeden z pastorów. Kiedy rozmawialiśmy tak telefonicznie i, i wspomnieliśmy coś o różnych, różnych trendach w chrześcijaństwie, on powiedział takie, bardzo mi się to spodobało. Powiedział, na zwiedzenie trzeba sobie zasłużyć. Swoją postawą, swoją niezdrową czasami ciekawością, szukaniem czegoś, co jest poza Bożym Słowem. Dlatego tak ważne jest, abym rozumiał. Słyszał słowo. A więc to podobieństwo to w tym podobieństwie tak ważne jest słowo i ważna jest Twoja i moja reakcja na to słowo. Drodzy, zwróćmy uwagę, że zaraz kiedy pojawia się słowo Pana, zaraz pojawia się przeciwnik. To jest zdumiewające, ale diabeł nie usiedzi spokojnie, kiedy widzi, kiedy zwiastowane jest Słowo. On zrobi wszystko, aby ci, którzy przyszli, aby słuchać Słowa, nie usłyszeli Go. Nie przyjęli Go. Oto Boży Siewca wychodzi ze Słowem. To jest czas, który Bóg nam daje, nam słuchaczom. Czy to na nabożeństwie? Czy kiedy jesteś w domu, otwierasz Biblię i mówisz, to jest mój czas, z Bogiem i z Bożym Słowem. Ja teraz chcę słyszeć Pana, co On do mnie mówi przez swoje Słowo. Dlatego powiedziałem, po pierwsze, jeśli nie ma w nas głodu słowa, pod znakiem zapytania, jeżeli Słowo dla mnie nie jest najważniejsze, to mogę postawić znak zapytania w ogóle o moje nawrócenie. Czy ja się naprawdę nawróciłem? Jeżeli nie ma we mnie głodu, to znaczy, że coś dzieje się z moim duchowym zdrowiem, coś jest źle. Jak powiedziałem, prosimy się o zwiedzenie, bo diabeł wykorzysta luki i pustki i niewiedzę i podsunie nam nowe idee, które tak naprawdę nie są nowymi, tylko troszeczkę ubrane w inne szaty. Ale ja chcę znać Słowo. Ja chcę słyszeć Słowo. Ja chcę być pełen Słowa, trzymać się Słowa. Kiedy tutaj Jezus mówi o czterech glebach, czterech rodzajach gleb, na samym początku mówi posiani na drodze. Jaka to jest gleba? Ja myślę, że to są ludzie, Zamknięci zdecydowanie na słowo. Oni zatwardzili swoje serce na słowo Pana. Uodpornili się. Słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne, bo słuchanie słowa albo przynosi zbawienny skutek, albo powoduje, że kiedy go odrzucam, zatwardzam swoje serce. To jest bardzo niebezpieczne. Wtedy lek okazuje lekceważenie dla słowa Pana, a to znaczy dla samego Pana. On jest niezainteresowany. Jest napisane: Gdy jest zwiastowane słowo, pojawia się diabeł, oskarżyciel, przeciwnik, szatan i porywa to słowo. On ma szczególną umiejętność. Żeby ono nie spróbowało gdzieś tam zapuścić korzenia w tej glebie. To nasienie może uratować ci życie. Ale człowiek bez zastanowienia, bez głębszej refleksji pozwalasz sobie to słowo ukraść. Co to Bóg do mnie mówił? Wiecie, są czasami takie sytuacje, że Bóg daje nam słowo, jeśli je nie zapiszesz, ono ci ucieknie. Jeden z kaznodziei mówi, kiedy czasami Bóg budził mnie w nocy i dawał słowo, i szybko siadałem, brałem notes i zapisywałem, bo rano już bym nie pamiętał. Może tak być, drodzy, że Bóg budzi nas w nocy i mówi do nas? Zeświadczaliście tego? Zapisz słowo, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu. Dlatego zachęcam, dlatego mamy te pamiątkowe notesy. Kiedy czytasz Biblię, kiedy studiujesz w domu, zapisz sobie słowo. Nie zignoruj, nie potraktuj go lekko, a Bóg znowu przemówi. Wiecie, że mam zapisanych kilka proroctw. Do dzisiaj. Mam, noszę je. Gdzieś mam w teczce. Nawet chyba w torbie dzisiaj. Różnych proroc. co do których wiem, że są naprawdę od Pana i co do których do końca nie wiem i podchodzę, chociaż one mówią o wspaniałych rzeczach, ale jestem, w moim duchu nie mam potwierdzenia. Po co ja to robię? Po to, że Bóg zadał sobie trud i coś posłał do mnie ekstra, I ja nie mogę tego zignorować. I powiem Wam jedno z takich słów, które Bóg skierował przez człowieka, którego pierwszy raz na oczy widziałem, pozwoliło mi wytrwać w ciężkiej duchowej walce przez miesiące. To słowo mnie trzymało. Oczywiście, że ja polegałem na tym słowie, ale tam to wiedziałem przecież Pan posyła też i prorocze słowo, coś, co daje zachętę i siłę, coś, co zapowiada trudności, ale daje obietnicę, że Bóg pomoże nam przejść przez to. Miejmy szacunek do Bożego Słowa. Miejmy szacunek do tej księgi. Tam jest tak wiele słowa i czasami mówię, Boże, wybacz. Tu jest taka głębia, a tylko tak niewiele. Zwiastuje z tego. Daj mi zobaczyć więcej i więcej. Słowa, które do was mówię, są duchem i życiem. Tak mówił Jezus. Są duchem i życiem. A więc są ludzie, którzy beztrosko pozwalają się okraść. Z Bożego Słowa. Są myślę nawet wierzący ludzie, którzy beztrosko pozwalają się okraść ze zwiastowanego Słowa. A ja już to znam. Ja już to słyszałem. Wiecie, ja znam wiele, ale kiedy tutaj siadam, czytany jest psalm, czy zwiastowane słowo, ja to znam, ale wiem, że to jest Słowo Boga. Ono wynosi zawsze coś nowego i ożywczego. To znaczy szacunek. Nie jestem zajęty czymś innym w czasie nabożeństwa. Tu jest moje miejsce, jestem nastawiony na słuchanie, bo wiem, że Bóg kieruje swoje święte słowo. Druga grupa, Jeśli jest tą pierwszą, nie ma szans. Oni nie są zainteresowani. Oni są zamknięci. Oni nie chcą słuchać, ale to nas nie powinno zrażać, bo tacy, tacy słuchacze są. My mamy siać. Słowo jest słyszane, nikt nie oskarży ciebie przed Panem. Oto ten człowiek milczał, kiedy ja szedłem do piekła. Ale usłyszał świadectwo, usłyszał prawdę i zignorował Boga. Drudzy są jak grunt skalisty. Z radością. Oni słyszą i z radością przyjmują. Tylko jest wielki problem. Nie pozwolili Słowu Bożemu zadomowić się w swoim sercu, w swoim wnętrzu. Dotąd, dopóki słyszeli takie pozytywne, dobre rzeczy, Bóg ci pomoże. Nie martw się, on się zatroszczy. To oni są, ale tam jest napisane, Jezus mówi, ale gdy przychodzi prześladowanie i ucisk, i to zwróćcie uwagę nie z powodu tego człowieka, słowa, które przyjąłem, diabeł nienawidzi słowa Bożego. I zarazem ciebie i mnie, skoro przyjmujemy słowo. I przychodzi ucisk i prześladowanie. I tam jest napisane, i gorszą się. Łukasz, e, Łukasz dopisuje, że są pod, poddani pokusie. A więc i ucisk, i prześladowanie, i pokusa może spowodować, że super, fantastycznie jest. Tacy fajni ludzie są. Uśmiechają się. Ale kiedy zaczynasz doświadczać ucisku z powodu słowa albo pokusy, gdzie diabeł chce cię zwieść, sprowadzić do złego, to słowo gorszyć się oznacza wpaść w pułapkę. Dajemy się złapać. Człowiek taki zaczyna się wycofywać, i słowo nie może wydać owocu. Zwróćcie uwagę, jest ogromny potencjał życia w Słowie Bożym. To Słowo ma w nas, w Tobie, we mnie wydać d owoc. I muszę wam powiedzieć, Słowo Boże zawsze wydaje dobry owoc, bo to jest dobre nasienie, a każde nasienie wydaje według swego rodzaju owoc. Tam nie będzie złości, gniew, nieprzebaczenia. To jest dobre nasienie. Dobre nasienie. Ale gorszą się. O czym mówimy apostoł Piotr zachęca nowonarodzonych właśnie w pierwszym liście, za największą radość poczytujcie sobie, cieszcie się, kiedy przechodzicie przez próby i doświadczenia. Bo tylko wtedy wasza wiara może się wzmocnić, a słowo może się ugruntować w was, jeśli trzymamy się słowa. Jeśli bierzemy jakby na szale. Doświadczenie i próby, czy znieść ze względu na Słowo, które przyjąłem, i mówisz tak, jakakolwiek cena jestem, trzymam się Słowa. I wtedy przychodzi zwycięstwo, i wtedy przychodzi radość, i wtedy przychodzi pokój Boży do naszego serca. I Bóg mówi: Super, mój drogi. Zdałeś w tej klasie przechodzić do następnej. Teraz poddam cię trochę większemu doświadczeniu, bo chcę wzmocnić Twoją wiarę, abyś był człowiekiem wiary, zaufania w najtrudniejszych chwilach, abyś wytrzymał cokolwiek by się nie zdarzyło po mojej stronie i zachował życie. Dlatego Piotr pisze, weselcie się z tego Mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni, bywacie różnorodnymi doświadczeniami, reweselcie się, że macie udział w cierpieniach Chrystusa. Radujcie się, bo Duch Boży, Duch chwały w tym czasie spoczywa na Was. Trzecia kategoria, bym nazwał to są już ci odrodzeni, wierzący ludzie. Popatrzcie, nie ma gwarancji. Możesz być odrodzony, możesz być wierzący, możesz przyjąć Słowo, ale dla, kiedy nie uważamy w naszym życiu, lekceważymy i nie słyszymy, co Pan mówi: pilnuj słowa, które do Ciebie posyła. Trzymaj się Słowa. A my pozwalamy, aby Słowo, które Bóg kieruje, diabeł. Przychodzi za każdym razem do każdej grupy słuchaczy. On chce zdławić, zdusić to słowo, aby nie wydało owoców Twoim i w moim życiu. Jak on to robi? W czwartek Piotr na ten temat coś mówił. Zobaczcie: pierwsza rzecz troska, troska, zmartwienie, kłopot, różne rzeczy. Oto Bóg daje obietnicę: nie bój się, wytrwaj, zaufaj. Ja jestem ponad tym, ale diabeł przychodzi i mąci nasz umysł. Przychodzi z tym niepokojem, z tym zmartwieniem i z tą troską. I mamy wybór: albo w tym wszystkim się przebić, powiedzieć: Tak, to prawda, to jest trudna sytuacja, ale wiem, że mój Bóg mnie nie zawiedzie. Wiem, że On jest ze mną. Wiem, że On wie, jakie jest wyjście i da wyjście. W piątym rozdziale pierwszego listu Piotra jest właśnie napisane, że to cierpienie spowodowane jest i to chodzenie diabła wokół naszego życia, jak lew ryczący, tam wyraźnie jest nawiązanie do troski. Wszelką swoją troskę. Wszelkie swoje zmartwienie. Złóżcie na Niego, na Jezusa. Bo diabeł wykorzysta każdą możliwość, aby zdusić słowo. Ma, otrzymałeś słowo obietnicy, on to będzie chciał zdusić. Czytasz w Biblii o jego mocy, on to będzie chciał zdusić. Abyś widział, że już nie ma wyjścia. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o was staranie. Uda bogactw. Iluż to ludzi, Bożych dzieci, nawet Bożych sług dało się sprowadzić na manowce to przez łudę bogactw. Tak byli pochłonięci chęcią wzbogacenia się, że zapomnieli o Słowie, zapomnieli o zgromadzeniu, zapomnieli o słowie Pana. I często tłumaczymy się tak. Teraz ten czas muszę trochę inaczej zagospodarować, a później posłucham, co Pan do mnie mówi, ale później to już możesz nie być w stanie słyszeć głosu Pana. Teraz jest czas, mówi Słowo Boże. Teraz jest dzień. Teraz jest czas łaski i zbawienia, teraz jest czas, kiedy Pan przemawia. Uda bogactw. Pożądanie innych rzeczy. O demasie, bliskim współpracowniku apostoła Pawła, jest napisane umiłował świat doczesny. Zostawił służbę wszystko. Dlaczego? Dlaczego? Bo stracił z oczu, Pana, nie troszczył się o swoje serce, o swoje zbawienie, nie uzupełnił swojej wiary, jak pisze Piotr w swoim drugim liście. O pewne rzeczy i zapomniał, zapomniał, z czego został wyrwany, jak wielka łaska została mu okazana. Słuchajcie, ta walka będzie trwała do końca naszego życia. Ilekroć słyszysz słowo, czytasz słowo, wiedz o tym. Gdzieś w pobliżu jest ktoś, kto zrobi wszystko żeby Ci umknęło Słowo, żeby nie dotarło do Ciebie Słowo. Zbór w Laodycei był takim zletniałym zborem. Myślał, że jest wszystko okej, okay, bogaty, niczego mi nie brak. Ale Pan ciągle posyłał do nich słowo. Tak. Ciągle posyłał przecież ten list w objawieniu do zboru w laudyce to jest słowo Pana prorocze. Uważajcie, bo ja już jestem za drzwiami. Ale ja was nie zostawiłem, ja pukam. Kto mi otworzy? Wejdę znowu i będę z nim wieczerzał. <laughs> Nawet dobra ziemia nie wydaje takiego samego owocu. Ale dzięki Bogu, że wydaje. Każda ma pozytywny certyfikat z różnym owocem. Słowo jest to samo. Różny owoc. Nie dlatego, że inne jest słowo, bo jest takie samo. Ale jest inne serce. Jeden wydaje trzydziestokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, inny stokrotny. Dlatego Słowo Boże nas wzywa do tego, abym pilnował siebie, swojego serca, abym nie odrzucał słowa, które Bóg do mnie kieruje. Piotr pisze tak, kiedy zanim pisze: Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka słowa. Pisze tak w pierwszym wierszu, bo to jest w drugim, drugiego rozdziału: Prze to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością, z wdzięcznością wszczepione Was słowo, które może zbawić duszę Wasz. Przepraszam, to pisze Jakub, a Piotr pisze podobnie. Odrzuciwszy więc wszelką złość, i wszelką zdradę, wszelką obudę i zazdrość, wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie. Mam słowo. Bóg mówi, uciekaj od pewnych rzeczy, które zaduszą słowo, i nie wyda owocu. To jest obmowa. To jest brud. Jakaś nieczystość w naszym życiu, nadmiar złości, strada, zazdrość, to zadusi słowo. Gleba nie wyda odpowiedniej ilości owocu. Mogłaby. A więc pilnujmy swego serca. To jest ta czwarta. Czwarty rodzaj, czwarta gleba, gdzie lud, ludzie Boży, odrodzeni, pilnują swojego serca. Przede wszystkim. Są otwarci na Słowo. Uważnie wsłuchują się, co mówi Pan. Mają szacunek i respekt dla Bożego Słowa. Z wiarą reagują na Słowo, czyli z zaufaniem do Słowa. A jeśli z wiarą, to to objawia się posłuszeństwem słów, Stają się jak Słowo, żyją jak Słowo. Komu to przysiężenie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Wszyscy przeszli przez morze, wszyscy. Mieli udział w krwi baranka, wszyscy byli wyprowadzeni, wszyscy otrzymali prawo i zakon. Ale nie doszli do tego, co go się obietnica, bo nie reagowali posłuszeństwem dla słowa. I ostatnia rzecz. Łukasz 8:15 mówi o tej czwartej grupie, że oni wydali owoc, dlatego że usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. A nie tylko jesteśmy posłuszni, ale kiedy jakby obietnica się opóźnia, Boże działanie się opóźnia, to ja nadal trwam w miejscu posłuszeństwa dla Pana. Nadal trwam w miejscu miłości do Pana. Każda z opisanych grup w tym podobieństwie usłyszała słowo. Każdy z nas słyszy słowo. Każdy z nas ma możliwość. Powiedzieć, mam taki czas w dniu, czy każdego dnia. Może ktoś powie, no, pastorzy, to jest przesada. Każdego dnia. No, jeżeli przyró... Jezus przyrównuje słowo Boże do chleba, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, są nasze wybory, nasze decyzje. Od tego zależy nasze życie, od tego zależy zrozumienie, od tego zależy, czy będziemy odporni na ataki przeciwnika. Jeśli w sposób właściwy oczywiście traktujemy słowa, bo możemy dużo słuchać, ale nie słyszeć, i nie wprowadzać tego w nasze życie. Życzę każdemu z nas, abyśmy byli dobrą glebą, uważnymi słuchaczami, nie podchodzili nigdy lekko do słowa i w zgromadzeniu, i w domu. Miejmy swój czas z Bogiem. Wiecie, czasami wstaję rano i takie mam dziwne, różne myśli, ale kiedy tak usiądę i zaczynam nawiązywać. Rozmawiać z Bogiem. Nagle przychodzi coś fantastycznego. Nagle mój umysł zaczyna być wypełniony Jego obecnością, Jego słowem. Nagle, nie zawsze tak jest, ale bardzo często. Czasami potrzebuję dłużej się zmagać z różnego rodzaju myślami. Wiecie, jak człowiek tak siada do modlitwy i do czytania Bożego Słowa. Nie wiem czy wam się to zdarza, ale mnie się zdarza, że zaraz sobie przypominam: "Aha, tam jeszcze muszę zajrzeć, tam muszę to zrobić". I cały mój ta moja chęć i gdzieś to pragnienie, żeby teraz pozwolić Bogu mówić do siebie jak bańka mydlana pryska. Walczymy o to, aby być dobrą glebą. Niech nas Pan błogosławi każdego z nas. Doświadczajmy piękna mocy życia, które jest w Słowie Bożym. Amen.